Każdy docenia wagę odpowiedniego nastawienia w sporcie, wiary w siebie i swoje umiejętności, ale nie wszyscy rozumieją, czym ono naprawdę jest. Dziwna rzecz. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest pozytywne nastawienie dla odnoszenia sukcesów. Większość ludzi nie potrafi jednak powiedzieć, jak je w sobie rozwinąć. Cześć, witajcie. Dziś porozmawiajmy o tym, czym właściwie jest pozytywne myślenie. Dzisiaj mamy w pomarańczowej teczce dużo wolnego powietrza i przestrzeni. Nie mam fizycznie książki, z której za chwilę chcę wam przeczytać. Dostałem ten tekst, ja nie wiem, czy nawet ta książka już jest fizycznie dostępna. Nagrywam audiobooka dla wydawnictwa i to jest książka José Silvy o metodzie Silvy w sporcie. José Silva to jest człowiek, który jeszcze w latach 70., 80. Odkrył potęgę działania umysłu w stanie alfa, czyli takiego dużego wyciszenia, spowolnienia fal mózgowych. Odkrył, jak potężną moc ma nawiązywanie kontaktu z umysłem w tym stanie, bo to przyspiesza sposób uczenia się, umożliwia wizualizację i wpływanie na uruchamianie takich obszarów mózgu, z których normalnie nie korzystamy. I przy okazji w tej książce, która zawiera mnóstwo ważnych informacji dla sportowców, co robić, aby wykorzystywać moc swojego umysłu do osiągania wybitnych osiągnięć, właśnie wyników sportowych, jest tam również kapitalny rozdział w tej książce o nastawieniu i chciałem wam z niego przeczytać bardzo ważny fragment. Każdy rozdział zaczyna się od anegdoty, więc posłuchajcie. Pewien trener pływacki, przechadzając się po plaży, znalazł wyrzuconą na brzeg butelkę. Kiedy otrzepywał ją z piasku, wyskoczył z niej dżin. Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Spełnię każde twoje życzenie. Naprawdę? Dostanę wszystko, czego tylko zechcę? Dżin przytaknął. No to daj mi nowy sportowy samochód. Jak sobie życzysz? Odparł dżin i pokazał trenerowi piękny, czerwony pojazd stojący na wydmach. Trener podszedł, żeby go obejrzeć, znalazł kluczyki i dowód rejestracyjny na swoje nazwisko. Rety, a mogę dostać nowy, piękny dom? Wystarczy jedno twoje słowo, odparł Jean. W tym samym momencie wyrósł na plaży wspaniały dom. Jeanie, wiesz, czego chcę naprawdę? Najbardziej na świecie? Spytał poważnie trener. Powiedz tylko słowo, a będziesz to miał, zapewnił Jean. Chciałbym, żebyś zrobił ze mnie największego sportowca świata. Ale na pewno nawet ty tego nie potrafisz. Okej, odrzekł Jean. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Nie potrafię. Uważaj na swoje życzenia, pisze dalej José Silva. W myśl starego przysłowia należy uważać na to, czego się chce, bo właśnie to można dostać. Musisz być pewny, że dokładnie wiesz, czym jest pozytywne nastawienie. No właśnie, o tym chciałem wam przeczytać. Jest to stan, w którym myśli się o tym, czego się chce, a nie o tym, czego się nie chce. Odrzuć wszelkie wątpliwości i wyeliminuj wszystkie myśli dotyczące niechcianych sytuacji. Każdy docenia wagę odpowiedniego nastawienia w sporcie, wiary w siebie i swoje umiejętności, ale nie wszyscy rozumieją, czym ono naprawdę jest. Niektórzy dają złe rady, inni służą dobrym przykładem. Młody André Agassi w wywiadzie udzielonym telewizji podczas finału wimbledońskiego stwierdził, że gdyby musiał wybierać między najlepszymi warunkami fizycznymi a dobrym nastawieniem psychicznym, z pewnością wybrałby to drugie. Dziwna rzecz. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest pozytywne nastawienie dla odnoszenia sukcesów. Większość ludzi nie potrafi jednak powiedzieć, jak je w sobie rozwinąć. To jest właśnie kwestia. Posłuchajcie dalej. Właściwie nie potrafi nawet dobrze zdefiniować samego pojęcia. A więc czym naprawdę jest pozytywne nastawienie? A czym na pewno nie jest? Z pewnością nie ma nic wspólnego z przechwałkami, jak sądzi wielu ludzi. Nie polega również na unikaniu błędów. Mówiąc po prostu, jest to myślenie o tym, czego się chce, a nie o tym, czego się boisz lub chcesz uniknąć.
Jeśli amator na polu golfowym zabiera się do pierwszego uderzenia, patrząc ukradkiem w lewo na staw z wodą i w prawo na drewniany mostek, myśląc o tym, żeby przypadkiem nie trafić w jedno z tych miejsc, to właśnie w ten sposób programuje się na wykonanie kiepskiego uderzenia. Profesjonalista w tej samej sytuacji będzie widział tylko chorągiewkę wskazującą miejsce, gdzie znajduje się dołek. Trener przestrzega swoich zawodników przed meczem. Wygramy, jeśli nie oddamy piłki. Tracą ją w czasie meczu wielokrotnie. Szkoleniowiec rozumiejący znaczenie pozytywnego myślenia powie drużynie, że zwyciężą, jeśli utrzymają piłkę i w ten sposób wygrywają. Jeden z trenerów, który później pracował jako komentator telewizyjny, wypalił kiedyś, no nie rozumiem tego, ćwiczy się cały tydzień robiąc co należy, powtarza im się ciągle, nie rób tego, nie rób tamtego, tak przez cały tydzień, a w niedzielę wychodzą na boisko i popełniają dokładnie wszystkie te błędy. Oto doskonała definicja negatywnego myślenia. On chciał dobrze, ale do tego celu użył samych negatywnych obrazów, rzeczy niepożądanych. I jeszcze kilka, taki ważny przykład z życia. Łatwo byłoby się załamać i popaść w czarnowictwo mistrzowi olimpijskiemu Gregowi Luganisowi, gdy na olimpiadzie w 1988 roku na oczach milionów telewidzów uderzył głową w trampolinę. Mógł zacząć przeglądać taśmy z pechowym skokiem, żeby przeanalizować błędy i je poprawiać. Mógł poprosić o to trenera, spróbować zapomnieć o tym przykrym wydarzeniu, wyrzucić je z pamięci. Wszystkie te możliwości związane były z negatywnym myśleniem. Dlaczego? Ponieważ cały czas Greg koncentrowałby się na problemie. A co on zrobił? Powiedział o tym reporterowi po zdobyciu złotego medalu. Najpierw, jak stwierdził, odmówił oglądania taśmy, nie chciał absorbować umysłu widokiem popełnionych błędów, a potem zaczął przypominać sobie te setki skoków, które wykonał wspaniale. Czy nie bał się skakać ponownie? Oczywiście, że tak i przyznał się do tego, ale użył wszystkich swoich sił, aby koncentrować się na przypominaniu sobie dobrych skoków. Myślał o tym, czego pragnął, i w ten sposób kreował pozytywne obrazy w umyśle. Muszę powiedzieć, że bardzo poruszył mnie ten fragment. Myślę, że świetnie definiuje różnicę między negatywnym a pozytywnym myśleniem. Widzicie, ja to obserwuję na co dzień. Kiedy pytam ludzi, co najbardziej lubisz w swojej pracy, to wiecie, co najczęściej słyszę? Dokładne opisy tego, czego ci ludzie nie lubią w swojej pracy, co ich irytuje, denerwuje, co im przeszkadza, czego na pewno nie chcą. Tak jakby w ogóle nie słyszeli i nie zrozumieli pytania, jakie zadaję. To niesamowite, jak to negatywne myślenie jest głęboko w nas zakorzenione, jak wiele musimy zrobić, żeby przestawić te tryby naszych mózgów na myślenie o tym, czego chcemy, co doceniamy, co nas cieszy, za co jesteśmy wdzięczni.